W tym zadaniu pakujemy się na biwak. Chcemy zabrać ze sobą n przedmiotów, każdy o określonej masie i spakować je w pewną liczbę plecaków. Plecaków jest do dyspozycji n i każdy ma określony udźwig. Pakujemy się w ten sposób, że każdy przedmiot trafia do jednego plecaka. Przedmiotów nie można dzielić. No i oczywiście w każdym plecaku suma mas przedmiotów tam spakowanych nie może przekraczać jego udźwigu. Celem jest takie spakowanie, żeby wziąć ze sobą jak najmniej plecaków, tak żeby wszystkie przedmioty ze sobą na ten biwak zabrać. To, co jest ważne, to że liczba przedmiotów, to znaczy n, jest nie większa niż 24. Pierwsze spostrzeżenie jest takie, że jeśli bierzemy ze sobą K plecaków, to możemy przyjąć, że jest to K plecaków o największych udźwigach. Zawsze plecak o mniejszym udźwigu możemy bez problemu zastąpić takim plecakiem o udźwigu większym. Także przyjmijmy sobie, że ten ciąg CI jest po prostu posortowany w kolejności nierosnącej od C1 aż do CM. No i jeśli bierzemy K plecaków, to będą nas interesowały plecaki od C1 aż do CK. I w ten sposób też będziemy patrzeć na proces pakowania tych plecaków. To znaczy będziemy wkładać kolejne przedmioty po kolei do plecaków od największej pojemności. Najpierw zapełnimy pierwszy, tak bardzo jak się da, potem drugi, trzeci i tak dalej. Także w danym momencie nasze pakowanie będzie wyglądało tak, że ileś plecaków o największych pojemnościach już wypełniliśmy i w jakimś plecaku jesteśmy gdzieś w połowie. Do pewnego stopnia jest on już zapełniony. Do rozwiązania zadania użyjemy programowania dynamicznego. Dla każdego podzbioru zbioru przedmiotów będziemy chcieli obliczyć, w jaki sposób można go najefektywniej zapakować. Będziemy wypełniać tablicę indeksowaną zbiorami przedmiotów, tablicę DP, i wartością dla danego zbioru przedmiotów będzie para liczb. Pierwsza liczba to będzie minimalna liczba plecaków potrzebna na zapakowanie wszystkich przedmiotów z tego zbioru, a druga liczba powie nam w ramach wszystkich upakowań tych przedmiotów w x plecaków, jakie jest najmniejsze zapełnienie ostatniego plecaka. Tutaj zakładamy, że te plecaki pakujemy, tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, od największego do najmniejszego. To znaczy Y mówi nam tak naprawdę, ile mamy jeszcze miejsca albo ile już mamy zajęte w plecaku numer X. Właśnie w tym plecaku, który teraz będziemy dalej dopakowywać. Aby wypełnić tablicę DP, użyjemy następującego wzoru rekurencyjnego. Jeśli nie mamy niczego do zapakowania, to nie potrzebujemy ani jednego plecaka. W przeciwnym przypadku rozpatrujemy każdy element zbioru S, wyjmujemy go z naszego zbioru i teraz patrzymy, jak ten zbiór z wyjętym elementem możemy optymalnie upakować. Do tego upakowania próbujemy dodać wyjęty element, dodać, czyli wstawić go do tego ostatniego plecaka, tego, który jest częściowo zapełniony, tego, który teraz wypełniamy. Potencjalnie może się zdarzyć, że on tam się nie mieści, wtedy potrzebujemy następnego plecaka. No i rozpatrujemy wszystkie takie konfiguracje, wybieramy najlepszą po wszystkich elementach ze zbioru S. Dlaczego ten wzór jest poprawny? Rozpatrzmy optymalne pakowanie przedmiotów ze zbioru S, pokazane tutaj na obrazku. One zajmują trzy plecaki, to jest najmniejszy z tych trzech. I spójrzmy na sytuację, która powstaje po wyjęciu tego przedmiotu z ostatniego plecaka. Wówczas dostajemy jakieś pakowanie przedmiotów ze zbioru S-X, które tym przedmiotem możemy rozszerzyć o pakowanie całego zbioru S. My w naszym wzorze rozpatrujemy optymalne pakowanie przedmiotów ze zbioru S-X i rozszerzamy je o element X. Także na pewno dostaniemy pakowanie, które jest co najmniej tak samo dobre jak to. Tablica DP ma 2 do n tej komórek i każdą z tych komórek potrafimy wypełnić w czasie proporcjonalnym do n. Łączny czas na wypełnienie całej tablicy to 2 do n tej razy n. Kiedy już to zrobimy, wystarczy spojrzeć na wartość DP od zbioru wszystkich przedmiotów, i ta wartość da nam poszukiwaną liczbę plecaków.